Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie, mam nadzieję, że Was jest wszystko w porządku. Wczoraj tamten filmik dostał przybitki z powiedzmy Dnia Eli, to i dzisiaj też macie przed horoskopem też. I tak, zaczynamy. Słuchajcie, to jest horoskop na lipiec 2021 rok dla Lwa, Panny, Wagi i Skorpiona. Będzie jeszcze jeden filmik, który będzie dla tych trzech ostatnich już znaków. Także, jeżeli jesteś ty spod tego znaku, lub masz kogoś z rodziny, znajomych, to serdecznie Ciebie zapraszam. No i oczywiście zaczynamy od lwa. I takie wypadły tutaj dla Was karty. Jak widzicie, karty położyłam różne: nie tylko tarota, położyłam dwie różne od przesłań anielskich: modlitwę do Archanioła Michaela i karty wyroczni. Tak, żeby było tutaj różnie. I zaczynamy, kochani, od tarota dla lwa. Powiem, kochani, że lwy będą miały bardzo udany miesiąc, lipiec, bo wychodzicie z bardzo fajnej karty, z króla dynarów, no z kogoś na stanowisku majątnego. A jaka to będzie energia dla Was wszystkich, tak? Kochani, myślę, że będziecie bardzo zadowoleni w tym miesiącu z tego, co osiągnęliście. Będzie mniej narzekania, albo w ogóle nie będzie i będziecie właśnie cieszyć się z tego, że jednak coś macie, coś osiągnęliście, tak? By, że jesteście na przykład bardzo dobrzy. W jakichś dziedzinach, tak? Może nauczyliście się obracać pieniążkami albo inwestować, albo widzicie, że to co robicie, na przykład, przynosi jakieś fajne dochody, tak? Nie ma tutaj żadnych, na przykład, barier, już wszystko jakby się zmyje, i teraz widzicie, o, jakie to wszystko jest łatwe, proste, wiem co mam robić, żeby zarobić te pieniądze. Ja już je widzę, te pieniądze. Powiem, że materialnie będziecie bardzo zadowoleni w miesiącu lipcu. Wszystko będzie Wam fajnie się układać. Tutaj najbardziej to ja czuję tak jakby z wiecie? Ale też z drugiej strony można powiedzieć, że dzieci umieli planować. tu Już nawet nie chodzi tylko o pieniądze, tak? Ale wszystko, tak jakby swoje całe życie. Bo król, Den król denarów to jest jednak z trygonu ziemi. To jest ta najbardziej stabilna taka karta. I ci powiem, że tutaj jest w lipcu, szukaliście wcześniej takiego... Poczucia bezpieczeństwa finansowego, materialnego w relacji. Tutaj, właśnie w lipcu, to będziecie mieli, kochani. Nieważne, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, to jest Twoja energia, właśnie takiej stabilizacji, pewności i dość silna, zupełnie inaczej niż królowej denarów. Fajnie, tutaj powiem, że z króla, jeżeli wychodzicie, to bardzo fajny czas będzie. Myślę, że nie będziecie żadnymi Finansowymi sprawami w tym miesiącu, akurat się przejmować większymi. Raczej będziecie się skupiać na tym, co Wam się udaje i co jednak już do tej pory się udało, co przynosi tak? te, te zyski, albo już tak z taką perspektywą będziecie patrzyli, będziecie widzieli, co macie robić, żeby one były w Waszym życiu. Obok jest. Ósemka buław też jest karta dość dobra, ponieważ ona zawsze pokazuje dla nas ruch w naszym życiu, tak? Też taką intensywną komunikację, że tu będzie się działo, nie będziesz tej energii trzymać przy sobie. Tylko jak poczujesz, że w jakimś kierunku idziesz, tak? Czy tam. Z pracą, czy w związku, to po prostu będzie się działo. Tutaj szybkość działań jest. Coś pomyślisz i będziesz robić, tak? I tutaj, właśnie tak jak te buławy, widzisz, one są wprawione już w ruch. One teraz nie będą czekały, one lecą. No, kto zatrzyma, zobaczcie takie buławy płonące, tak? One zostały rzucone i one lecą, aż dolecą do celu. To jest bardzo fajny czas u Was, symbolizuje, właśnie, że dużo tych zdarzeń będzie. Będzie, y Jakaś sytuacja na przykład w waszym, waszym życiu bardzo szybko się rozwijać teraz, właśnie w lipcu, tak? No i teraz będziesz czekać tylko na rezultaty. Kiedy te buławy tam dolecą, jak to będzie wyglądało, tak? Tutaj dużo będzie komunikacji w tym miesiącu, tak? I też y, mogą takie różne być sprawy bardziej takie międzyludzkie, to powiem, jakiś gorący romans. Jakieś bardzo fajne znajomości. Dużo się będzie działo u Was, lwy. Także tutaj, jeżeli chodzi o stałe związki, to tutaj nabierze ten Wasz związek tempa. Jeżeli chodzi o osoby samotne, to to jest szansa na jakiś właśnie romans lub jakoś podróż gdzieś, bo to też jest ruch, kochani. Tutaj po prostu Wasze życie się przyspieszy o krok, dwa do przodu w tym miesiącu. Jest bardzo fajnie. Też pokazuje ta karta, że. Yy, Kochani, dużo możecie akurat komunikować się z kimś, bo to zawsze jednak ta karta jest sms-ów, maili, wiadomości. Bo jeśli, kochani, ktoś z Was na przykład masz jakiś biznes czy coś, to tutaj akurat w tym miesiącu może być więcej klientów, więcej zamówień, bo to jest właśnie taka energia, że dostaniesz więcej na przykład powiadomień, że ktoś chce, na przykład, chce skorzystać z swoich usług, więcej tutaj się nakręca. Bardzo, bardzo fajny czas. I zobaczcie jeszcze w dodatku Askielichów, który też pokazuje... Że jej uczuć nie zabraknie. <laughs> Bo tak, kasa była fajna, dużo było tego, no pracowitego czasu, tak? Dużo będzie szybkości, rozwoju, tak? W ósemce była, w no, ale o uczuciach zapomnieliśmy. No i o tym nam mówi As będzie tutaj, powiem kochani, będziecie czuli się i to nieważne, czy jesteście samotni, czy nie, będziecie czuli się ważni, będziecie czuli się, że to serce Wasze bije w sensie takim, wiecie, zakochania, bo możecie tak naprawdę się zakochać, któryś raz, wtórnie. Albo pierwszy raz. Możecie na przykład kogoś do, coś doznać lub doświadczyć Wasie kielichów czegoś emocjonalnego, ale takiego, czegoś nowego pierwszy raz. Może coś pierwszy raz poczujecie. O na przykład, dam przykład, że byliście w związku zawsze. Byliście wierni, jesteście wierni, a tu na przykład w lipcu poczujecie coś do kogoś. To jest takie nowe, bo oczywiście chcecie być wierni, ale to uczucie dziwne jest, no właśnie. I tutaj też, kochani, będziecie bardzo chcieli otaczać się miłością, być wśród ludzi, którzy Was kochają. Wy też będziecie wybierać ludzi, których Wy kochacie. W innych sprawach, już zostawić miłość na bok, to powiem, że też może odkryjecie, bo ja bym powiedziała, przy królu donarów. Jakąś pasję, jakąś zdolność, w którą włożycie serce, bo to też są różne zdolności artystyczne, jakieś projekty, które Wam gdzieś y, tam przyjdą, jak myśl, o to bym chciał zrobić, stworzyć. Właśnie z taką radością, właśnie, że chcemy to robić, nie z przymusu, tylko tak jakby z ciebie, z wnętrza Twojego. To też są wszystkie różne projekty, które... Są takie bardziej twórcze, wiecie, coś takiego, no różne, malowanie, coś tam zakreślanie, tworzenie jakichś tam wzorów na materiałach, no wszystko, coś jest po prostu twórcze, coś może akurat ci olśni. Tutaj dla lwów też ja powiedziała, że jednak dużo znajomości może być nowych, bo ta karta też mówi o nowych znajomościach, o, o takich właśnie przyjemnych raczej wydarzeniach. Taki właśnie jak stan zakochania, zauroczenia, że gdzieś idziesz, kogoś poznajesz, to jest nowe świeże coś takiego Askielichów mówi. On jest w ogóle bardzo dobrym, i kochani, może to też oznaczać, że jak się zauroczycie, to będzie w tym kierunku szła w lipcu nowa miłość za tym, bo to też jest miłość w początkowej fazie. To nie znaczy, że tylko zauroczenie i ta osoba się rozpłynie. Nie. To może być, że w waszym związku wybuchnie znowu miłość między tobą a part partnerem, tak? Może być na przykład, że jakąś niespodziankę ci partner na przykład zrobi bardzo miło. Może ktoś ci na przykład wyznać miłość, bo to też wyznanie miłości. Ktoś może cię zaprosić na randkę. Może to być jakiś flirt w pracy, tak? No różne takie rzeczy. Ale bynajmniej ta karta zawsze jest odrodzeniem miłości. Albo w związku odrodzeniem miłości albo po prostu odrodzeniem miłości w nas do jakiejś osoby. Także, kochani, tak bynajmniej u was jest lipiec cudowny, jeśli chodzi. Przez, zobaczcie, że wszystkiego jest trochu, tak? I sobie teraz przejdziemy do kart wyrocznie. Ta pierwsza karta to jest o uzdrawianiu. I, kochani, tak. Niekoniecznie musimy mówić o takim uzdrawianiu, że ktoś na przykład się zadrapie, skaleczy, i trzeba zakleić taśmo pleisterkiem lub bandażem. Tutaj przy tych kartach, jak bym powiedziała, raczej to jest uzdrawianie emocjonalne, kochani u Was. Żeby na przykład uznać w swoim życiu pewne na przykład wydarzenia, jakieś okoliczności, sprawy w Waszym życiu, tak właśnie i uznać i wiedzieć, że one są, pogodzić się z nimi. I na przykład pójść naprzód, w sensie takim. Ten, ten, właśnie ten proces taki, tego uznania naszego, to wtedy będziemy mieli kontrolę nad naszymi myślami, emocjami i właśnie uczuciami. Uznać, zaakceptować, się pogodzić, żeby pójść dalej. W sensie tu takim ja miałam powiedziane bardziej. Te uzdrawianie emocjonalne yy, może na przykład jest takie, że wy wyszliście z jakiegoś długotrwałego związku, lub utraciliście pracę, może, może to być uzdrowienie z choroby, oczywiście, żeby wyzdrowieć, tak? Ale może ktoś po prostu odszedł z Waszego życia. I tutaj jest właśnie, odczuwacie ten stres, tak? Niepokój, depresję. I może akurat, yy, wiecie co, to jest takie zachowanie, yy, że sami siebie krzywdzimy. przez Właśnie przez to, że pozwalamy, żeby stres kierował naszym życiem, tak? Lwy. I tu sami siebie krzywdzicie, to tutaj właśnie w tej karcie trzeba by było się pogodzić, uzdrowić się i żeby pójść właśnie dalej, pójść naprzód, nie tkwić w tym, kochani, w lipcu. Hmm. Ta karta druga, co zebra stoi wśród koni, to coś tak jakby na tłumaczenie na polskie, nie możesz wszystkich zadowolić właśnie, nie możesz wszystkich zadowolić, to jest takie fajne, bo często o tym mówimy, prawda? Że nie może być tak, że wszyscy będą zadowoleni. Właśnie, nie zadowolisz wszystkich. Zobacz, ta zebra stoi wśród koni, jest bardzo zadowolona. Jest inna, jest w paski, ale jest dumna i została zaakceptowana. I tutaj, kochani, to ja myślę, że, że nie możemy wszystkich zadowolić. To może nie próbujmy w tym miesiącu zadowolić wszystkich. Bądźmy tam, gdzie ktoś na przykład nas akceptuje, tak jak zebra wśród tych koni, tak? Nawet może to być zupełnie inna sytuacja. Ekstremalna, co teraz nie pomyślicie sobie, że to może być w lipcu, ale coś będzie. mi kochani, tutaj w ogóle nie starajcie się na siłę się przypodobać, wejść do może do jakiegoś towarzystwa, gdzie ktoś akurat nie chce. Ja lubię takie, wiecie, cotkie powiedzenie, znaczy, w sensie to chyba nie jest powiedzenie, tylko dziś takie słyszałam i to bardzo mi odpowiada. Kiedyś, jak byłam gówniara, tak. To wchodziłam gdzieś do pomieszczenia, się zastanawiałam, czy ci ludzie mnie lubią, a teraz jest odwrotnie. Jestem pewna siebie i jak wchodzę, to się zastanawiam, czy ja ich lubię, czy ja chcę z nimi zostać. Zobaczcie, jak się zmieniło. I to jest właśnie coś takiego, może w lipcu. Nie zadowolicie wszystkich. Patrzcie, może siebie. Patrzcie, jakie towarzystwo. Was potrzebuje, lgnie do was. Nie róbcie może nic w lipcu po prostu na siłę. O tak, bym powiedziała, kochani. Hmm. Żeby dla was, kochani, było może ciekawiej. To zobaczcie, jaką macie kartę na lipiec 2021 rok. Napisz może listę rzeczy, za które jesteś wdzięczny, listę wdzięczności. Może sam wtedy zobaczysz, właśnie, za ile rzeczy możesz być wdzięczny. I to, kochani, jest bardzo połączone z królem denarów. Zobaczcie. Przepraszam, kochani, musiałam drzwi otworzyć. Przerwam na chwileczkę, już wracam. No i i tak, aniołki moje. Tutaj te dwie karty, moje kochane lwy, to są. Od aniołów, i ja wam przeczytam właśnie tą pierwszą kartę, tu nie będę mówiła z pamięci. Słuchajcie, tutaj jest w przesłaniach anielskich u was na lipiec, przewodnictwo godne zaufania. To jest bardzo fajna, przyjacielska dla was rada, pomoc, bo tak w odpowiedzi na swoje modlitwy otrzymałeś wspaniały pomysł. Możesz mu zaufać i bezpiecznie go realizować, wiedząc, że jesteśmy u Twojego boku przez cały czas. Proś o nasze wsparcie i bądź gotowy na jego przyjęcie zawsze i wszędzie, tam, gdzie będziecie Ci potrzebne. Kochani, tutaj to jest ciekawe, bo czasami ludzie coś o czymś marzą, pragną, a kto jak mają prawie, to wtedy od tego uciekają, są przerażeni, bo ich przerasta. Tutaj o to, co prosicie w lipcu, to patrzcie, uważajcie, bo to się spełni, i bądźcie gotowi, aby to przyjąć, kochani. A modlitwę na lipiec, to tutaj możecie sobie zrobić, na przykład włączyć pauzę i zrobić screenshot, spisać to, żebyście ją czasami mogli do Archanioła Michaela powiedzieć, to znaczy do Michała, tak? Zarezerwuj czas na podjęcie decyzji. I to jest taka modlitwa. Archaniele Michale, proszę cię, pomóż mi być silnym i odprężonym, kiedy zbliżam się do tej sytuacji. Przypomnij mi o odłączeniu się i cofnięciu. Pozwalając tym samym na, na naturalny jej rozwój. To, kochani, widzicie, tutaj jest tak, jakby, żeby nic nie napierać, nic nie naciskać, prosić Jego, żeby tutaj być bardziej odprężonym, jeśli chodzi o tą sytuację, co nawet ci, ci przywódnicy dla Ciebie mówią. Żeby raczej naturalnie ona się rozwijała. I czy to chodzi ta sytuacja hmm, o związkowa, czy jakaś inna, nie napierać. Gdy będziesz zbliżać się do tej sytuacji, poproś go, żeby on dał Ci właśnie to odprężenie, żeby jakoś się tak leczko cofnąć i nie brnąć do przodu, żeby nie naciskać na coś. Tu raczej, żeby naturalnie się rozwinęło. Także kochane lwy, ja Wam życzę bardzo udanego lipca, żeby Wam się spełniły te Wasze pragnienia, wszystkie jakie macie, cele, wszystko i trzymajcie się. A teraz będę zapraszała. Następny znak zodiaku, pepalwy. Moje zodiakalne panny, zobaczcie jakie fajne karty wypadły. Szczególnie że jest dwójka pucharów, to nie tylko tutaj chodzi o uczucia. To nawet jeżeli ja bym na samym początku wam powiedziała, że jeżeli mieliście... Jakąś sytuację, że się znawialiście, czy podpiszecie na przykład umowę z kimś, jakiś kontrakt czy coś, to w lipcu patrzcie, że to może być, bo ta karta często pokazuje, jeżeli chodzi właśnie o jakieś umowy, sprawy takie zawodowe, finansowe, to właśnie podpisania tej umowy, czy to o pożyczkę, czy o coś, co pragnęliście, tak? Bo tutaj też ta karta pokazuje, że może dojść do jakiejś realizacji czegoś lub jakiegoś spotkania, na które się wcześniej czekało. Dopatrzcie, panny, że w lipcu w końcu to będzie u was. A choć bardziej takie miłosne, no to na pewno tutaj może być początek miłości, romantycznej miłości. Właśnie, to będzie raczej romantyczne. To taka, taka harmonia w związku. Nieważne, czy macie partnera, czy nie macie, poczujecie po prostu motylki w brzuchu, czy do swojego partnera, czy dopiero kogoś poznacie, kochani. Tutaj też zapowiada, że znajdziesz z kimś wspólny język. Może być to w rodzinie, z przyjaciółmi. Ze znajomymi, w końcu będziecie mogli się dogadać, w końcu będziecie mu rozmawiali na tej samej płaszczyźnie, tak, na tych samych falach i w końcu tym samym językiem, bez żadnych problemów. Właśnie, kochani, bo to jest bardzo fajna karta, że był jeżeli jakiś spór, to tutaj w lipcu jest ten spór rozwiązany, pójdziecie na kompromis, pojednacie się i w końcu się dogadacie z kimś. Bardzo dobry czas, kochani. To tak jak widzicie, i w sprawach zawodowych, i jeżeli chodzi o takie bardziej rodzinne, miłosne, to jest po prostu szczęśliwy, szczęśliwy czas, harmonijny czas. Możecie spotkać bratnią duszę, takie będziecie czuli z kimś jakieś pokrewieństwo, jakieś dusz, tak? Może spotkacie drugą połówkę lub sobie zdacie sprawę, że ta osoba, która przed nami jest, jest naszą drugą połówką właśnie. Bardzo dobrze zapowiada się, dobrze będziesz się rozumieć z otoczeniem, nie będzie problemów z komunikacją, z, z jakby... Z przesłaniem swoich myśli, wszystkiego. Tu będzie bardzo dobry czas. Jeżeli jesteś na przykład szefem czy współpracownikiem, nieważne czy przyłożonym czy kimś, tu się bardzo fajnie z wszystkimi ludźmi dogadasz. Te twoje pomysły będą też bardzo fajnie odbierane od ludzi. Nie ma żadnych stresów, sprzeczek, niczego, kochanie. Także to jest bardzo dwójka kielichów, bardzo fajnie dla Was zapowiada. Mm, przy szóstce denarów za to, kochani. Tutaj myślę, że no ta karta to zawsze jest wiadomo, dawanie, branie. Patrzymy tutaj jak właśnie one tutaj się dzielą tym, tak? No i słuchajcie, tutaj może być tak, że ktoś w waszym otoczeniu będzie potrzebował na przykład to jest jedna yy, sprawa pomocy waszej. Może będzie chciał właśnie yy... ciekawe, czy będzie umiała ta osoba poprosić właśnie, żebyś dla niej pomógł, wyciągnął rękę, pomógł dla niej. To jest pierwsza rzecz. Zwróćcie uwagę: może w otoczeniu ktoś chce od ciebie coś w lipcu, coś dużego. Ja nie mówię, żeby tam zakupy przynieść dla sąsiadki, ale może coś jest takiego. Co Rozglądnij się czy tam w rodzinie, czy gdzieś, a z drugiej strony też nie krępuj się prosić kogoś o coś, tak, bo tu właśnie to jest karta taka, że taka dla mnie przyjacielska, ja ci coś dam, potem mi też ty kiedyś coś pomożesz, to jest taka fajna, też m, może to być niesienie pomocy gotówkowa, ale nie musi być, porozmawiać po prostu, to jest tak wzajemnie dajemy sobie na przykład czas, tak bo czas jest tak naprawdę zastąpiony najważniejszy, nawet pieniądze do tego się nie umywają daję ci swój czas też może, kochani, właśnie tak być. Tutaj też, jeżeli czekaliście na przykład na, jakoś, na jakieś pieniążki, na jakieś stypendium, jakieś, ale raczej bardziej, pieniążki, za pomogi, co ktoś pomoże, nie daje Ci na procent. Nie są pożyczki. To raczej właśnie takie, właśnie zapomogi. Właśnie jakieś benefity, nie wiem, to w Anglii się nazywa, benefity. O takie różne rzeczy, że ktoś Ci coś pomoże, tutaj może być. Właśnie coś takiego czujemy, tak? Ale też, kochani, możecie poczuć wzrost duchowy o przy tej karcie, bo to jest taka karta wzrostu duchowego, że dlaczego my ludziom pomagamy, bo czujemy coś, czujemy, a właśnie, a to jest właśnie związane z wzrostem duchowym. Bardzo fajna. To będzie taka właśnie równowaga u Was. W związku to, to już nawet nie musicie się martwić przy dwójce kielichów, ale ogólnie fajna, fajna równowaga. Tutaj też będziecie yy, na, mieć takie jasne zasady w swoim otoczeniu Ewice. Ja Będą uczciwe i bardzo jasne, a jeszcze przy tej harmonii, przy dwójce kielichów, tu też jest harmonia. Powiem, że dla Was tutaj nie będzie żadnych trudnych sytuacji ani niejasnych. Wszystko będzie jasne i będziecie wiedzieli, kiedy kogo poprosić, kto jest warty tego. Wszystko będzie naprawdę bardzo fajne. Ostatnia karta to jest karta kapłanki dla Was na miesiąc lipiec. Mm. A przy niej, kochani, to omijając te wszystkie różne mądrości w niej, to ja powiedziała, że tutaj może w lipcu być tak, że dużo spędzicie czasu w jakichś innych miejscach, takie, co rzadko się z nich korzysta, tak? Na przykład biblioteka. Nie mówię, że często nie chodzicie, ale właśnie tutaj jakieś takie miejsca, co rzadziej człowiek do nich chodzi, tak? Takie bardziej, wiecie co? Takie są tajemnicze. W bibliotece może nic nie ma tajemniczego, ale właśnie takie jak kościoły, tak? jakieś świątynie, jakieś takie miejsca, takie duże, zielarskie, może będziecie szli na przykład kupić. Palo Santo, tak? Czy właśnie coś innego. Jakieś gabinety wróżwiarskie, tak? Gabinety terapeutyczne, o takie właśnie, o poradnie psychologiczne. To są dla mnie zawsze miejsca, pokazują, gdzie rzadko się korzysta z nich, tak? I dzisiaj się ja, na jakiś czas... To ja myślę, że tutaj w lipcu możecie, kochani, odwiedzić jedno z takich fajnych miejsc, chociaż też to są różne, wiecie, domy dziecka, ale kto będzie szedł do domu dziecka albo do domu opieki? Bo to ta karta tak naprawdę z tego, co wiem, to no dużo znaczy. Czy, ale dla mnie ona pokazuje bardziej takie, e, takie właśnie poradnie psychologiczne, terapeutyczne, wróżbiarskie, o takie rzeczy, wiecie, coś z ziołami, o takie o ewentualnie kościoły, biblioteki, tam gdzie są książki, bo wiadomo kapłanka to jest mądrość, tak? Także tutaj możecie w lipcu może was ciągnąć w takie miejsce. Tak jak będziecie będzie pamiętajcie, że to jest taki czas. Właśnie, żeby na przykład może wrócić do religii, a może bardziej ją zgłębić, tak? No bo to jest, wiecie co, dużo was będzie w ogóle wrażliwości. E, tak, zrozumienia, bo patrząc przy szóstce monet, to zrozumienia dla drugiej osoby. I tutaj możecie czuć właśnie taką empatię, taką wrażliwość. I stąd może jest taka karta. Bo ta karta to jest żeński pierwiastek, bardzo silny. Ale też możecie chcieć doradzać w jakiś sposób duchowo, bo to wy będziecie. Wy. Tak jakby nakierunkowywać kogoś, właśnie jakiś takim pokazywać jakieś zasady, jakieś mądrości, bo macie niesamowito dużo wiedzy w tym miesiącu. Nie mówię, że nie macie jej nigdy, ale tutaj więcej. Zgłębiajcie to wiedzę, tak? To tajemnicę Waszą skrytą. Może jakieś sekrety, jasnowidzenie czy coś, jakieś przybłyski będziecie mieli, kochani, bo tutaj jest naprawdę. Czas właśnie skupienia się na swoim wnętrzu, na swoim właśnie, na swojej duszy, tak? Właśnie na miłości, a tej miłości bardziej takiej uniwersalnej, nie mówię do jakiegoś konkretnego człowieka. Także tutaj ja bym powiedziała naprawdę bardzo dobry czas, bardzo czuję takie kochani, i miło. Czujecie to? Taki miłosno, pomagający. Ojejku, cudowny ten czas, kochaj naprawdę cudowny. To były właśnie karty Tarota dla Was. Hmm. A z kart wyroczni, kochanie, to dla Was, Panny, na miesiąc lipiec wypadło. Przestań porównywać właśnie... Tak, raczej bardziej przestań porównywać niż nie porównuj. Tak, nie porównuj. Może nie porównuj właśnie siebie do kogoś, bo przez to się dołujesz. Nie porównuj, staraj się nie porównywać w tym miesiącu, tak żeby nie stawiać jakiejś sytuacji, na przykład. Mówiąc na przykład do dziecka, zobacz, czemu twoja siostra jest taka, ty jesteś taki. Po prostu nie porównuj w tym miesiącu. Nie wszystko i każdy będzie taki, jaki chce być, i może będzie tak lepiej. Widocznie tutaj dla Was jest to potrzebne, żeby nie porównywać nikogo. Zobaczcie, tu jest pomarańcz leży wśród jabłek. Nie możemy osądzać, że jest inny, brzydszy. <laughs> tak, ten pomarańcz, brzydsza pomarańcza. I tak, kochani. Y Zaakceptuj komplementy. W tym miesiącu bierz wszystko, co tylko ktoś będzie na ciebie mówił. Ktoś będzie mówił, jaka jesteś piękna, jaka cudowna, to nie bądź nieśmiała i nie bądź nieśmiały. Powiedz tak, bo jestem. Właśnie, jeżeli ktoś będzie cię komplementować, że dobrze zrobiłeś pracę, że jesteś ładnie ubrana, że masz dobry gust, powiedz oczywiście, przyjmuj to. Może to podbuduje się bardziej Twoje. Chciałam powiedzieć podbuduj się twoje ego, nie, nie, wiem czy to jest potrzebne. Poczujesz się, nie wiem, może lepiej. Może ci to jest potrzebne. Zobaczcie, przed tym, żeby nie porównywać i akceptować komplementy, to wyczujecie coś takiego, nie porównywać siebie na przykład do jakiejś koleżanki, która ma na przykład większy biust czy tam coś. Tylko patrz, jaka jesteś cudowna, tak? I bierz komplementy. Właśnie, jakikolwiek, tak? Zobacz, może Wam jest potrzebna jakby większa samoocena w tym miesiącu i stąd może są takie karty. Mm, ostatnia karta, kochani, to poszukajcie wróżek. Wierzcie we wróżki. Wróżki są takie jak ważki. One są, nawet nagram filmik gdzieś tam, jest na kanale. Są na łąkach, nad rzeką, nad stawem, koło drzew, tam gdzie jest oczywiście natura, tak? Wyglądają naprawdę różnie. Ja na przykład wiem, jak wyglądają te wróżki. Kochani, można tam wejść w ich świat, tak? I właśnie odnaleźć tam odrobinę szczęścia. Może potrzebna dla Was jest ta magia w Waszym życiu. Ona tak naprawdę, wróżka, gdy ją spotkasz, automatycznie staje się Twoim przyjacielem. I zobacz, jak dzieci potrafią bawić się. Z wróżkami, jak i potem mają pozytywny nastrój, może ci też jest to potrzebne. Pomyśl sobie, że takie małe fruwaczki naprawdę istnieją, one mają różne kształty, różne skrzydełka. Także, kochani, to wiem, że dla niektórych to jest yy, abstrakcja, ale naprawdę, kochani, tak jest. I słuchajcie mnie. Ja teraz. Yy, Przeczytam, bo teraz już karty wezmę, które przeczytam, tak? Nie będę już mówiła z pamięci, bo to są karty bardziej przysłania anielskie, tak? I modlitwa anielskie. I słuchajcie, panny dla Was. Zabawa. A zobaczcie wróżki jeszcze w dodatku: zabawa. Coś w tym jest, kochani. Ukochany, nastał czas, by na chwilę odłożyć pracę na bok. Nie martw się, dopilnujemy, żeby wszystkie Twoje zobowiązania zostały wypełnione. Zabawa, wesołość i śmiech dodają Ci wigoru, więc wrócisz do pracy ze świeżym spojrzeniem i wzmożoną energią. A widzicie, kochani, Wy potrzebujecie jednak, widzicie, przestać porównywać, zaakceptować siebie, zaakceptować komplementy, uwierzyć w różki, bawić się. Tego Wam, kochani, trzeba tutaj. I teraz tak, modlitwa, możecie sobie zrobić pauzę, na przykład zrobić screenshot, spisać, bo to dla was jest na cały miesiąc. Idź naprzód i nie lękaj się. Dziękuję Ci za to, że dotrzyma, dotrzymujesz mi kroku, trzymasz mnie za rękę, dajesz pewności siebie i odwagi. A także prowadzisz moje myśli i działania w kierunku miłości i osiągnięcia prawdziwego celu w życiu. Ach, ta modlitwa jest właśnie. Od archanioła Michaela, Michała, tak? I to jest modlitwa Twoja do niego. Posłuchaj jeszcze raz, bo ja tak czytam beznadziejnie. Dziękuję Ci za to, że dotrzymujesz mi kroku. Trzymasz mi za rękę, dajesz pewności siebie i odwagi, a także prowadzisz moje myśli i działania w kierunku miłości i osiągnięcia prawdziwego celu w życiu. Przepiękna ta modlitwa, Panny. Także, kochanie, Wam życzę naprawdę bardzo udanego. Udanego lipca, żeby on spełnił Wasze wszystkie zachcianki, Wasze wszystkie marzenia i pragnienia. Trzymajcie się, no i teraz zapraszam już następny znak. Cześć, moje kochane wagi. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, bo lipiec się zapowiada rewelacyjnie. To się przygotujcie na to. Zobaczcie, leży ona na tej karcie dziewiątka kielichów pełna Pełnia szczęścia, tak? Harmonia. Myślę, że tutaj u was w lipcu będzie bardzo szczęśliwe życie rodzinne, tu już partnerskie, rodzinne, miłosne będzie bardzo szczęśliwe, bo będziecie czuli się bezpiecznie, emocjonalnie i będziecie ufać. Ta karta właśnie o tym mówi. Też jeżeli potrzebujecie takiego wsparcia, teraz na przykład, to powiem Wam, że bliscy was. Wespr wesprzą, tak, wesprzą, wesprą, <noise> wesprą w lipcu, tak i będziecie mieli stabilizację finansową i będziecie mogli tak jak ona na tej karcie się położyć spokojnie, bo jednak wszystko się poukłada to ja już tutaj Wam to gwarantuję bo tak karta gwarantuje właśnie spełnienie tak dla Was wypadło, kochani jeżeli miałeś jakieś wcześniej konflikty to tutaj w końcu dojdziecie do ładu, do składu i z rodziną, i z partnerem, z wszystkimi Wspólnie będziecie to robić, tak? Wszystko będzie wspólnie. Będziesz czuć, że należysz do jakiejś rodziny, wspólnoty, że nie musisz sama lub sam o coś walczyć, tak? Tutaj może w końcu spełni się Twoje marzenie o romansie, o miłości, o jakikolwiek, jakikolwiek masz marzenia, to tutaj będzie w końcu. Spokój, tak? Jakieś mogą być radosne nowiny dla domu w tym miesiącu, w lipcu, tak? Co cię bardzo zadowolą, ucieszą, tak? Tu na przykład jakieś zapowiedź uroczystości, na przykład, nie wiem, chrzest, komunia, śluby, zaręczyny też może być, kochani. Tutaj wokół Was będzie i w pracy, w domu, bardzo dużo życzliwych ludzi, którzy Wam przyniosą właśnie ten uśmiech, wiesz? Zobaczycie, że macie bardzo dużo przyjaciół i też, kochani. Myślę, że ktoś może być gotowy, jeżeli jest na przykład w różnym związku, czy takim zaręczynowym, właśnie w końcu do tego stałego formalnego związku, założenia rodziny, tak? Może też będziecie chcieli założyć taką rodzinę i na przykład mieć już dziecko, tak? Bo to też jest. Radość, tak jakby z zapłodnienia, no może zapłodnienia to nie, to raczej z narodzin dziecka, że już mamy świadomy, że jesteśmy może w tej ciąży, tak? I że to dziecko będzie, lub taki plan przynajmniej. Bardzo dobra karta dla Was naprawdę radości, spełnienia i tak samo finansowy tak samo w domu wszędzie, tutaj po prostu będziesz na, w każdej dziedzinie jakby czuć, że wszystko jest w porządku tak, zawodowo też może być tak, że jakiś sukces osiągniesz, jakieś zyski będą, może awansujesz może jakoś mało to dostaniesz, nie mówię mało, może nawet dużo, tak, ale tutaj bardzo fajny czas dla Was, pełen sukcesów i takich, wiesz co Takich uwieńczeń, twoje, właśnie twojej pracy, że wcześniej się starasz i w końcu zobacz, jak na tej karcie ona się położyła. W końcu to masz, w końcu spokojnie możesz leżeć i patrzeć tylko, jak coś się realizuje, tak? Już nie musisz się stresować. Dobra karta, kochani, naprawdę bardzo. Co? A przypadził, było. Widzicie co, kochani? Jeżeli wyczekacie na przykład na jakąś bardzo ważną wiadomość, to ja bym powiedziała, że tutaj właśnie ta wiadomość może do was przyjść, ale to przeważnie jest w formie listu, SMS-a, jakiegoś zawiadomienia. Jakiegoś maila, maila dla mnie rzadziej, ale jakieś takie bardzo listy na mnie pokazuje. Bo ta karta często pokazuje listonosza, posłańca, kogoś, no bardziej tego posłańca. Właśnie, bardziej jakiś posłaniec. Ktoś przez kogoś coś komuś da jakieś wiadomości. Na coś, kochanie, co wy czekacie? Może tu, jak wiecie, co? W tym miesiącu być u was początek jakiejś przygody. Może tutaj zobaczcie, jak będziecie czuli takie spełnienie, to poczujecie, że chcesz y, korzystać teraz z życia i może coś nowego odkryjesz, jakąś pasję, na przykład skoczyć z bungee, no nie? Kto wie, to bynajmniej ta karta jest bardzo pozytywna, tutaj te wieści też będą dobre, bardzo obiecujące i to nadejdzie wkrótce. Ja bym powiedziała, że to może być na przykład pierwsze tygodnie, dwa y, lipca właśnie dla was. I tutaj tak, kochani, jeżeli chodzi właśnie. O Inne sfery, to ta karta często pokazuje, że możesz przyjąć pracę. Może akurat dostaniesz odpowiedź na, swoją, na swoje CV, tak? Bo ona często właśnie w sferach zawodowych dla mnie oznacza wiadomość o przyjęciu właśnie do pracy. To to, że jeżeli gdzieś się ubiegasz o jakieś pracę, stanowisko, czy gdzieś, to paczba akurat w lipcu możesz zostać przyjęta albo przyjęta. Ta karta właśnie tak o tym mówi. A zobaczcie, że jeszcze w dodatku jest obok karta gwiazdy. To znaczy miej nadzieję, tak jak wcześniej tutaj teraz się poddawałeś, przestałeś mieć nadzieję na coś, to odzyskaj tę nadzieję, bo karta gwiazdy pokazuje naprawdę na bardzo dobry czas. Pełen nadziei, pełen wiary, tak? I właśnie wyzdrowienia, ale wyzdrowienia to nie tylko fizycznego, co też, ale też takiego naszych finansów, wyzdrowienia. Jak wszystko szło w dół, to patrzcie, też dziewiątka kielichów i karta gwiazdy pokazuje, że w końcu mamy nadzieję na przykład na polepszenie sytuacji finansowej i wyzdrowieje ten nasz budżet. Też może tak być. Tutaj by nami jest zapowiedź w, w gwieździe, tak? Okres spokoju, harmonii po burzliwym okresie wcześniej, co było. To znaczy, jeżeli wcześniej był stres, to teraz u Was w lipcu będzie spokój, świeży, święty spokój, tak? Y tutaj, kochani, wiecie co? Karta gwiazdy może być naprawdę tutaj przy tamtej karcie, że może będziecie chcieli mieć y to dziecko, właśnie, bo tutaj jest y też, daje mi nadzieję. A nadzieja to co? Jest ciąża. Właśnie, to patrzcie, że tutaj może być tak, że może twój partner albo ktoś zaproponuje Ci Didziusia, może Ty wyjdziesz z tą inicjatywą i to jest właśnie możliwość zajścia w ciąży w tym miesiącu. Jeżeli chcecie ciąży, to tutaj proszę bardzo, ciąża jak malowana. Też w związkach to wiecie co, dużo spokoju, zaufania, ciepła. U Was to w ogóle patrząc przy dziewiątce kielichów i przy gwieździe będzie święty spokój. Naprawdę, nie będzie żadnego stresu. Będzie po tym wszystkim, co działo się wcześniej, to będziecie mogli sobie w lipcu odpocząć. Może Wy na jakieś wakacje w końcu pojedziecie, no bo to wygląda wszystko tak bardzo pozytywnie, no nie? Tak jakby daleko od zmartwień od, pra od pracy. Kurde, jak się wstraszałam, przepraszam, nie stawiasz. Od zmartwień, od pracy, no to jakiś zastój, no nie, to znaczy przestój, daleko od pracy, dużo spokoju, to brzmi tak wszystko, jakby wakacje. Czuję to normalnie: wakacje. O, dużo życzliwych ludzi będzie u Was, bo gwiazda to też życzliwe osoby, uczciwe. Także, kochani, tutaj nikt Was nie oszuka. Myślę, że jeżeli ktoś dawno się wybierał do jakiegoś salonu piękności To jest dobry czas teraz, bo gwiazda to właśnie dbanie o siebie To przeważnie pokazuje jakiś salon piękności, no nie? Ale też może być przy dziewiątce kielichów, jak jakieś imprezy A tutaj jak najbardziej jakieś bankiety albo weselne takie To zobaczcie, czy wy przypadkiem tutaj jakiegoś nie planujecie zajścia takiego Albo o tym jeszcze nie wiecie, a dopiero w lipcu będzie Może gdzieś będziecie zaproszeni Albo Was olśni, że chcecie się zaręczyć. No, karty są, kochani, naprawdę bardzo, bardzo obiecujące. Z kart wyrocznie, kochani. Ja myślę, że tutaj powinniście w jakiś sposób przepracować swój gniew, może smutek, albo może napięcie. Coś takiego z takich właśnie negatywnych tych uczuć, kochani, które macie w sobie, wiecie? Powinniście pozbyć się tego bagażu. Nie siecie go, nie siecie, nie no, siecie. Czasami jak zajm człowiek z tym sobie nie przepracuje się, nie, nie zrobi tego, nawet jak to jest niefajne, to cały czas to będzie trzymał gdzieś w podświadomości, gdzieś, gdzieś w głowie, w środku Ciebie, będzie cały czas ta sytuacja. Ja wam powiem Wam jest takie jedno opowiadanie. W sumie to ja nie powiem pewnie jako opowiadanie, tylko jest taka przepiękna historia, co przy, jak usłuchacie tej historii, to zrozumiecie, co ja mam na myśli. Wyobraźcie sobie, że jest dwóch mnichów. No, na przykład mnisi idą ulicą, tak? Jakiegoś miasta, tak? I na przykład pada deszcz, są kałuże, jest na przykład. Po jednej stronie jakaś kobieta, taka elegancka stoi i mówi na przykład do tego jednego mnicha, że co tak się gapisz na mnie, pomóż mi przejść przez tą kołurzę, tak? No i ten mnich na przykład, ten mistrz nad nim, bo to jeden jest uczeń, a drugi jest mistrz. I ten mistrz na przykład bez wahania bierze tę kobietę na ręce, tak? Przenosi ją za tą kołurzę, tak? A ta kobieta na przykład nie dziękuje i sobie odchodzi. No i jak myślicie, co ten młodszy powie, uczeń? No pewnie powie, powie do niego tak. Na przykład minie może od razu nie, nie zapyta go, ale na przykład minie jeden dzień, drugi, trzeci będzie go cały czas to denerwować ta sytuacja, i będzie na przykład jego pytał, dlaczego to zrobiłeś, na przykład, dlaczego ją przyniosłeś, dlaczego nie pozwoliłeś jej zostać, dlaczego w ogóle z nią rozmawiałeś, ona była taka nieuprzejma, nie podziękowała, bo już ją tam zostawić, tak? Na pewno tak by myślał, tak? A mistrz odpowie w takiej sytuacji, przyniosłem to kobietę parę dni temu, tak? A ty ją niesiesz przez cały ten czas w swojej głowie. Wiecie o co chodzi. I właśnie to jest to, że tutaj w tych sytuacjach to trzeba by było wybaczyć, zostawić, zacząć na nowo sam z sobą, nie nosić żadnej sytuacji nieprzyjemnej w głowie, bo to jest taki ciężar dla ciebie, w sercu, w głowie, w tobie, w twojej duszy. Bo słabi nigdy nie wybaczają. Przebaczenie jest atrybutem właśnie silnych. I tutaj u was ten lipiec jest właśnie taki, żeby Odzyskać, urodzić się, tak jak te nowoliki na tym polu, te warzywa, tak? Odnowa nowa, te swoje serce. A tu trzeba by było zapomnieć, wybaczyć komuś, i kochani, tak, na pewno się nawadniać, pijcie dużo wody. Może akurat zaniedbaliście to, kochani, dużo pijcie, dużo się nawadniajcie, tak? To nie chodzi tylko o picie do naszego organizmu, wlewanie wody, tak? Ale też nawilżanie. Nawilżanie skóry, może Twoja skóra jest przesuszona, może trzeba ją balsamować, nawilżać i od środka i od zewnątrz. Także tutaj, kochani, woda będzie dla Was ważna, balsamy w tym miesiącu. Także tutaj zadbać o swoją skórę, zadbać o swoje wnętrze od środka. Bo może się zastanowiliście, dlaczego wasza skóra na przykład nie jest taka elastyczna i matowa, i na przykład może uszczy się gdzieś, tak? No właśnie to jest to jest powód, że nie jesteśmy wystarczająco nawodnieni. A na początku zaczniemy od środka, potem na zewnątrz, tak? Bo najpierw musimy nawodnić te głębokie, głębokie, głębokie w środku skóry, tak? E, właśnie i tutaj, kochani. Ona potem się marszczy, gdy ona nie jest nawilżona odpowiednio, i dlatego tutaj głęboko od środka musimy zacząć. A czy w sumie nie musimy my, tylko wagi muszą zacząć? No i tak, hej, zobaczmy, jakie tutaj karty wypadły. A z tych, które się nie będą z od siebie, tylko przeczytam, bo tutaj macie tak: z kart przesłań anielskich macie przedsiębiorca. Samo zatrudnienie jest zgodne zarówno z Twoim usposobieniem, jak i celem. Pracując na własny rachunek, możesz podążać za głosem intuicji i boskiego przewodnictwa. Współpracujemy z Tobą i lojalnie stoimy u Twojego boku, zapewniając Ci sukces w każdej dziedzinie. O, kochani, zobaczcie, a był u Was yy, paść buław. Patrzcie, kochani, czy to nie chodzi. O jakiś sukces, czy to nie przypadkiem nie jest czas, żebyście w lipcu zaczęli robić coś dla siebie? Nie musi to koniecznie przynosić wielkich kokosów zysków, ale może przynajmniej dla przyjemności, może coś cię gdzieś ciągnie, a z czasem to się rozwinie. I zobaczcie, modlitwa od Archanioła Michaela, tak? I tutaj tą modlitwę możecie sobie spisać: Bóg ma władzę. Dobry Boże, proszę, pomóż mi uwolnić się od tej sytuacji. Podaruj wiarę i zaufanie do Twojej świętej mądrości i wiecznej miłości, aby rozwiązać i wyleczyć wszystko i wszystkich, których dotyczy. A kochani, zobaczcie, że to jest z wybaczeniem. Mhm. Może i jeżeli nie potraficie wybaczyć, to poproście Archanioła Michaela na przykład. Albo Boga, może pomoże Ci. Pomóc y, uwolnić się od trosk, tych zmartwień i tego ciężaru, co dla Was mówiłam. No, kochani, życzę Wam mojej wagi wszystkiego najlepszego i naprawdę bardzo udanego miesiąca lipca 2021 roku. Trzymajcie się, a teraz zapraszam o ostatni znak Zodiaku. No hej moje skorpiony, witam Was z horoskopem na lipiec 2021 rok. I pierwsza karta dla Was wypadła z kart Tarota, bo trzy na górze to są karty Tarota, inne to są przysłania anielskie, i są karty wyroczni. Z różnych talii położam kart. I tak, takie nam powypadały. Zobacz, Karta Sprawiedliwości. Ja myślę, że w lipcu postanowisz uporządkować swoje życie, swoje sprawy. Może międzyludzkie, a może urzędowe, w sumie urzędowe to też są so prawie międzyludzkie, tak? Właśnie, może prawne sprawy, może coś, coś, na przykład długo odkładasz jakieś postępowania sądowe czy coś, bo to jest w końcu sprawiedliwość, tak? Ale też mogą być to, kochani, dochodzenie swoich prawd. Może będziesz wymagał od kogoś, żeby ktoś cię przeprosił, albo ci coś oddał. I tu poza sądem, już oczywiście, tak? Bo to dochodzenie swoich spraw, swoich racji, to także tutaj będzie dość. Myślę, tak konkretnie, bo kochani, tutaj jest tak: czasami przychodzi czas rozruchunku w naszym życiu i chcemy pozamykać pewne sprawy, odzyskać swoje, dobre imię, czy swoją rzecz od kogoś. Także tutaj właśnie to jest taki czas na załatwienie wszystkich zaległych, kochani, spraw u was. Wiecie co, ja bym powiedziała, zobaczcie, potem tam jest wisielec, myślę, że taki dość mocny, mocny, mocny czas, ja bym powiedziała, dużo będziecie myśleć, dużo się zastanawiać i też może z jakimiś urządami będziecie mieli bardzo dużo do czynienia, przynajmniej jeżeli tam nie jacyś adwokaci, to chociaż jacyś radcy prawni, może będziecie jakieś pisma pisać np. u notariusza, tak? Ale też możecie korzystać dużo w lipcu z jakichś, właśnie pracowników, co pracuje w instytucjach jakichś takich, może być państwowych, no chyba że postanowicie płacić, tak? Może, jeżeli masz jakąś działalność, to się spodziewaj, uważaj z sanapidu, kontroli, bo to ta karta to często też sanapid dla mnie pokazuje. Ale tutaj może swoje jakieś sprawy postanowisz u księgowego pozałatwiać, takie wiesz, różne, raczej z różnymi miejscami, tak? To nie są przyjacielskie wizyty, tylko takie trzeba pozałatwiać. Czy tam na jakichś tam salach wykładowych, czy na sądowych, nieważne, czy w sekretariatach, czy w sklepach spożywczych, ale muszę dojść swoje racje, na przykład, bo ktoś mi sprzedał zgniłe ziemniaki spożywczym, tak? Także tutaj karta pokazująca, że chcesz. Prawdy. Chcesz prawdy, przyznania tobie prawdy. No, może ktoś od ciebie oczekuje tego. Kochani, następna karta to jest karta Wisielca. No, i tutaj w tej karcie bym powiedziała, że u Was może coś się przedłużyć. Jeżeli Wy na coś czekacie, to wisielec może wnieść to, że jednak w lipcu będziecie musieli troszeczkę zacisnąć czy tam pasa, czy zęby, bo może wcale to nie być w czasie. Jeżeli coś sobie planujesz, to to może się trochę przedłużyć, przyciągnąć sytuację, bo ta karta często pokazuje właśnie opóźnienie, a czas czekania, to chyba że tak bardzo niecierpliwie będziesz w lipcu na coś czekać. Na przykład na wakacje, właśnie, ale też niektóre sprawy mogą u Ciebie być w zawieszeniu. To tutaj, kochani, uważajcie na brak motywacji, że jeżeli nie będzie u Was motywacji, to stąd możesz czuć taką stagnację, takie zawieszenie. Ostrzeżenia, karta rady, to raczej by można było powiedzieć, że nie, nie czekaj w tej karcie, a działaj. No, chyba że musisz przemyśleć i to jest karta rada, ale raczej przemyśl, popatrz na tę sytuację, zaglądaj z każdej strony, czy to na pewno ta sytuacja warta jest ruszania. A z drugiej strony, kochani, jak za długo czekacie, to może przestań już w tej sytuacji tak wisieć, tak patrzeć, może ta sama sytuacja się nie rozwiąże, tak, znajdź jakąś stronę, niekoniecznie mówię, że trzeba uciekać w myśli, bo ta karta pokazuje, że uciekamy często, analizujemy w swojej głowie, tak, a nic nie robimy na zewnątrz to może czas zajść z tego drzewa i w końcu zacząć coś robić. No, ko kochani, pewnie nie każdy, no ale tu albo właśnie pomyśleć, albo zajść z tego drzewa. To dwie rady są. No i zobaczcie, dziewiątka e, dnarów. Dziewiątka dnarów to akurat jest bardzo dobra karta, e, bo tutaj dla Was pokazuje bardzo dobry czas. E, czas taki dla siebie, e, w ogóle dziewiątka to jest karta Brama. Ona dla nas e, pokazuje, Pewne spełnienie, pewien, y, pewną niezależność materialną, tak? Także tutaj w tym y, miesiącu, w lipcu, powiem, że poczujecie się bezpieczni, na pewno finansowo, to na pewno w końcu to są donary, tak? Ale też może być w końcu czas, kiedy zyski przyjdą wasze te z czegoś, co włożyliście w coś tam, zainwestowaliście, tak? Będziecie zadowoleni. Będziecie mieli satysfakcję, że akurat ten pomysł, ta droga była dobra. No i widzisz, tak powiesz widzisz, a jednak można mieć z tego zysk, tak? No tutaj bynajmniej będzie fajnie. Tutaj yy, raczej, wiesz co, dla mnie to pokazuje zawsze bardzo szczęśliwego singla, który dba yy, o swoje, tak? Właśnie dla niego z, yy, jest bardzo zdyscyplinowany, wie, co ma. Wie, jak do tego doszedł i wie, że może to wydać, bo to jest jego, tak? Może, jeżeli ma ochotę, to kupić sobie super garnitur od Amariego, Armaniego, tak? Bo to jest jego, tak? To znaczy, zobaczcie, ten czas, powiem taki, ym, przy kacie sprawiedliwości powiedziała, sprawiedliwość, wisielec, dziewiątka denarów, to coś takiego, że mam, bo do tego doszłem. I nie mów dla mnie, co mam z tym zrobić, skoro to jest moje. Przy tych kartach tak bardzo czuję taką, yy, taką siłę, że no nie, że wiesz co, możesz chcieć obdarować kogoś, oczywiście, ale zawsze będziesz mieć na uwadze w tym miesiącu, że to jest moje, sam to osiągnęłem, to mi nie wyliczaj mojego. Coś takiego, kochani, tutaj czuję przy tych kartach, naprawdę u Was w lipcu, mocne karty, kochani. Myślę, że też możecie cieszyć się, że jesteście w dobrym związku. Będziecie chcieli o ten związek dbać, pielęgnować, tak? Żeby nie wygasła ta miłość, właśnie bardziej tak uczuciowo, to yy, właśnie będziecie się troszczyć może o tę osobę, tak? O te szczęście w związku. Też tak karta ta pokazuje, bo czasami, jak za bardzo polecimy w stronę finansową i tych, to może akurat to być taki, alert, że pomyślimy sobie, o, może czas zadbać o miłość, bo, bo nie samą y, tą stroną materialną człowiek żyje, tylko czas może na randkę, może na kwiaty dla ukochanej, na miłą na chwilę, na szampana, na kolację, także tutaj może z jednej strony, tak sobie pomyślicie, bo to by było dobrze, żebyście w ten sposób pomyśleli w związkach. Wtedy będziecie mieli swój ten komfort y, psychiczny, tak, że wszystko u was jest, każdy aspekt zaspokojony, bo tutaj finansowy będzie dobry, ale ten drugi to Trzeba pamiętać. To jest taka dojrzałość. Powiem, że będziecie mieć takie realistyczne cele w tym miesiącu i szanse oczywiście, żeby je zrealizować, co jest bardzo ważne, kochani. Tu tutaj super. Myślę, że będziecie świadomi swoich uczuć do partnera. Partnera też będziecie świadomi, także tutaj nie ma czego się martwić o nic, ale skarb wyroczni, zobaczcie. Jest karta przeproszenia. I tak, albo jeżeli jest karta sprawiedliwości na górze, jak sobie pomyślałam, może jednak będziesz chciał, albo chciała, żeby ktoś cię przeprosił, albo ty pomyślisz sobie, że czas kogoś przeprosić, bo tutaj jednak jest kotek z pieskiem. Wyciągaję te łapki, czas zgody. No i kochani, w lipcu nie przyciągając, powiem, że czas będzie chyba z kimś się pogodzić. Ktoś czeka na to, albo ty będziesz czekać na te przeprosiny od kogoś. I tak, zwolnijcie, może weźcie jednak sobie te wolne od pracy, wiecie, bo jest jednak slowdown, to znaczy trzeba troszkę przystopować. Nie galopuj, znajdź sobie, jeżeli nie możesz wziąć urlopu, to znajdź sobie przynajmniej jakiś czas w weekend, żeby pobyć tam, gdzie czujesz relaks, gdzie czujesz się odprężona lub odprężony. No, jeżeli jest możliwość, to weź sobie dwa tygodnie, ale przynajmniej dwa troszeczkę. Pobądź sam z sobą swoimi myślami, pogłaskę swojego sierściuszka, tak? Zobacz. Dobry, dobry czas miej. Potęcz sobie, wytańcz te swoje emocje. Czasami bywa tak, że jest jak w nas gniew, to słuchamy takiej mocnej muzyki, taki rock, a czasami słuchamy delikatnej muzyki. Czasami chcemy potańczyć, poszaleć. Może tutaj w tancu, nawet w takim mocnym, że jesteś zezłuszczony, to włącz sobie muzykę, nie wiem czy możesz na głośno włączyć, czy mieszkasz w domu, czy przez słuchawki. I się wyszalej, wytancz się, te emocje wytancz. Lepiej niż to tłumić w sobie. Nie każdy może rzucać poduszkami albo tłuc naczynia, bo są takie specjalne miejsca, gdzie płacisz i dają ci tam naczynia, ty walisz w nie, tak? To właśnie trzeba wrzucić te emocje. Ale taniec u was, widzę, że będzie na egzamin. No to tańczcie, wy kochani tańczcie. A może tutaj z ukochanym pójdźcie na jakieś tańce, sobie pobrykajcie gdzieś, może staniecie zaproszeni na tańce. Kto wie, ale ja myślę, że taniec, taniec sam z sobą też może być. A tutaj kochani, ja bym już będę czytać, bo już nie będę mówiła tak sama z siebie, bo są anielskie, to jest czas dla aniołki. No i z przesłań anielskich jest akceptacja. I tak, spójrz na siebie i innych oczami aniołów. Spójrz na siebie i innych ludzi oczami aniołów z bezwarunkową miłością i akceptacją. W ten sposób inspirujesz i wyzwalasz w każdym człowieku jego najwyższy potencjał. Może jak będziesz patrzeć z taką akceptacją na tę osobę, co ma Cię przeprosić, to ona Cię w końcu przeprosi, bo wyzwolisz w niej ten najwyższy potencjał. Hmm, tak aniołkowie obiecują. No i od Archanioła Michaela Wybacz samemu sobie, nie zrobiłeś nic złego. O, jeżeli masz do siebie jakieś pretensje o coś, o porzucenie kogoś, czy skrzywdzenie czy kłamstwo, to widzisz, tutaj nic nie zrobiłeś złego, się nie martw. I twoja modlitwa, możesz sobie ją spisać na ten miesiąc. Proszę, abyś pomógł mi oddalić od siebie winę i wybaczyć sobie samemu. Proszę, kieruj mną podczas uwalniania toksycznego gniewu i strachu w stosunku do innych. Dziękuję Ci, Archaniele Michaelu, za to, że pozwalasz mi być zrównoważonym i spokojnym. A kochani, jednak u Was jest tego trochę gniewu i strachu, skoro to wypadło. Widzicie? A jednak jest. A jednak wytańczcie albo idźcie porzucać talerzami, albo nie w swojej kuchni. <grym> no chyba, że macie, chcecie wymienić. Dobrze, kochanie, Wam życzę bardzo. Yy, wiecie co? Dobrego czasu, kochanie. Dbajcie o siebie. Dbajcie. Dobry czas, powiem, finansowo dobry. Związkowo dobry. Tylko tu czas, chyba się po, po ten, po, yy, po. Chciałam powiedzieć, wiecie co, wiecie co, chciałam powiedzieć, że tego pieska. Pogniewać. Chyba pogodzić się, nie pogniewać. Polskie wyrazy są wszystkie takie podobne. Kochani, no i trzymajcie się i dziękuję, że mnie posłuchaliście, że byliście ze mną. Dajcie mi łapkę w górę i do następnego. Papaski!